Aleksandra Pietyka, nasza MMA.pl, a ze mną zwycięzca dzisiejszej walki End Steel. Jak to brzmi, Mateusz? Bardzo fajnie i przyjemnie. Jak ci się podobała walka z twojej perspektywy? No wiesz co, z mojej perspektywy no dość fajnie, no wiesz, całkiem inaczej to z boku wygląda, inaczej jak walczę, no ja byłem, jestem w takim jeszcze amoku, w takim szoku, że pamiętam dosłownie parę akcji, parę urywków gdzieś tam, no wiem, że on mnie trafił, wiem, że ja go trafiłem, wiem, że gładko mi się go sprowadzało na ziemię, że nie miałem problemu w parterze, ja pamiętam takie aspekty, a jak to wyglądało z boku, jak się kibicom podobało, no to będę musiał oglądać i dopiero później na przykład się wypowiedzieć. Ja widzę na pewno ogromny postęp, to na pewno też zasługa twojego wyjazdu do Stanów i ciężkiej pracy w American Top Team. Powiedz, czy właśnie tak miała wyglądać ta walka z twojej perspektywy, czy właśnie taki był game plan na tą walkę? Czyli uważasz, że wcześniej miałem słaby parter? Nie, oczywiście był znakomity, ale teraz jeszcze lepszy, bo kontrolowałeś praktycznie cały pojedynek w parterze, twoja gra się toczyła, dlatego pytam. Żartuję oczywiście. Znaczy wiesz co, przed tą walką wiele pojawiało się spekulacji, że Szulkowski jest bardzo mocnym zawodnikiem, że jest dużo mocniejszy ode mnie, że pewnie będę bał się jego parteru, bo jest wyśmienitym parterowcem. Ja dokładnie znam swoją wartość, wiem jaki mocny jestem, że tak powiem, w parterze. Także może dziś mi to się działo i chciałem udowodnić może tym wszystkim niedowiarkom, że są w błędzie, że jednak parter to jest moja płaszczyzna, zapasy to jest moja płaszczyzna i jeżeli tam się znajdę, to nie miewam tam praktycznie żadnych problemów. Bardzo ciężko trenuję każdego dnia, po to też wyjechałem do American Top Team, żeby poprawić sobie swoją grę MMA ogólnie, bo żeby w każdej płaszczyźnie. Dużo żeśmy szlifowali parteru oczywiście, no bo Grzegorz Szulkowski jest parterowcem, także musiałem na tym się skupić. No i bardzo fajnie to wyszło. Myślę, że zaprezentowałem to, co przepracowałem w Stanach, na Florydzie. Czy coś cię zdziwiło w grze Grzesia, właśnie Grzegorza Szulakowskiego? Zdziwiło mnie to, że nie chciał sprowadzać walki on do parteru, że on na przykład nie schodził mi do nóg, tylko chciał toczyć walkę w stójce. Ja oczywiście też byłem na to przygotowany, ale to mnie troszkę zaskoczyło, bo bardziej też czekałem na jego ruch, kiedy on mi będzie schodził. On tego nie chciał, wykorzystywałem jego pęd, kiedy na mnie wpadał. No i te zejścia były tak płynne, że nie kosztowały mnie zero sił. Kto teraz dla ciebie? To należy decyzja do właścicieli. Teraz odpoczywam, jestem po ciężkim okresie przygotowawczym, zasłużone wakacje. Dajcie tylko sygnał, kto, gdzie i kiedy, okres przygotowawczy i ruszam. Czułeś, że Szuli zdecydowanie poprawił stójkę pod ciebie? Nie czułem tego. No, on jest dość chaotyczny w stójce. Mi się wydaje, że on sam do końca nie wie, co on będzie robił. Także pod to się przygotowywałem, miałem doskonałych sparnych partnerów, którzy mi jego naśladowali. W pewnym kontekście może, no bo wiem, dużo więcej miałem sparych partnerów, którzy byli dużo lepsi stójkowo od niego, także byłem przygotowany troszkę na wyższy poziom. Ja do końca nie jestem zadowolony ze swojej stójki, bo na treningach ona zawsze wygląda zupełnie inaczej niż w klatce, ale myślę, że to jest to doświadczenie, to jest to obwalczenie, którego jeszcze potrzebuję i myślę, że z walki na walkę będę coraz lepszą swoją stójkę prezentował. Zdajesz sobie sprawę z tego, że te ostatnie twoje walki były przeprowadzane chociażby z parkiem w stójce i że kibice bardzo, bardzo cieszyli się, że zobaczyliśmy tego starego Gamera, który naprawdę tam w parterze wymiata i robi cuda na kiju. Bardzo dziękuję. No taka walka, no, każdy przeciwnik jest inny, z każdym przeciwnikiem się inaczej walczy i się przygotowuje. No. W pierwszej walce z Parkem no, nie mogłem go sprowadzić, było wiele moich błędów, których ja nie zrobiłem w przygotowaniach. Do drugiej walki wyciągnąłem wnioski, walka wyglądała zupełnie inaczej. Szulakowski był również innym przeciwnikiem, do którego inaczej musiałem przygotować. No teraz jestem przekonany, że jestem kompletnym zawodnikiem, że mogę toczyć walki na pełnym dystansie i w parterze, i w stójce, i tu, także nie straszna mi żadna jest płaszczyzna. Właśnie, jak się czułeś kondycyjnie i oddechowo? To mnie też, muszę powiedzieć, że mnie to miło zaskoczyło, bo po trzeciej rundzie zszedłem do narożnika, mówię, ty, jeszcze dwie rundy, bardzo dobrze się czuję. Także myślę, że spokojnie, gdyby ten walka miała trwać pełen dystans, że spokojnie bym wytrzymał na takim tempie, jakim była. Ale też czułem, że z każdej rundy na rundę Szulakowski słabnie, że w tym parterze mam coraz większą przewagę. Także czułem, że ta walka może się skończyć przed czasem. Czy Szuli jest dla ciebie, znaczy był, groźniejszym rywalem niż Park? Nie. To jest zupełnie innym przeciwnikiem, no. Także nie był. Wiele było właśnie przed walką spekulacji, że on jest bardzo dobrym zawodnikiem, że jest bardzo niebezpiecznym i wygra ze mną. Ale ja go znam bardzo długo, ja wiem jakim on jest zawodnikiem, także ja w miarę byłem spokojny praktycznie o tą walkę. Było parę takich aspektów, na które musiałem uważać, ale generalnie miałem taki spokój przed tą walką, że jeżeli zrealizuję swój plan, zrealizuję zadania, które mam zrobić, że tą walkę wygram. Czy następne przygotowania też będą w Stanach?
Ciężko jest mi powiedzieć. Chciałbym trenować z chłopakami, z Borysem Mańkowskim, z Łukaszem Rajewskim, jak i z resztą chłopaków. Także zobaczymy na miejscu, jak tutaj się to potoczy. Ale nie wykluczam wyjazdu do Stanów, no bo myślę, że tak jak widzieliście, że bardzo dobrze to zaprezentowało. I myślę, że im dłużej tam będę siedział, że coraz mocniej to będzie prezentować. Nie brakowało ci Borysa w narożniku? Brakowało mi go w narożniku i brakowało mi go podczas całego pobytu na KSW. No ale musiałem się z tym uporać, musiałem sobie z tym poradzić. Myślę, kto wie, gdyby był może w narożniku, może skończyłbym tę walkę dużo wcześniej. Podwójne zwycięstwo z bardzo groźnym rywalem i udowodnienie, że chyba jesteś na chwilę obecną absolutnym królem parteru. Królem kategorii lekkiej. To oczywista rzecz, jasna. Dziękuję. Ale mnie wszystko. Bardzo konsekwentna walka, bo tak naprawdę każda runda była bardzo powtarzalna, jeśli chodzi o to, co się działo. Próbowałeś przedmiot przez gardę, dochodziłeś do pozycji bocznej, no i tam próba. Nie miałeś takiego zwątpienia, że to niestety może nie przyniesie efektu? Nie ma czegoś takiego jak w moim słowniku zwątpienie. Cały czas ciężko pracuję, cały czas chcę konsekwentnie realizować swój plan. Tu mogę się przyznać, że ten plan wymyślił Mike Brown, mój head coach, który mnie prowadził w Stanach. Taki był plan, przewrócić półgarda boczna, dojść do krucyfiksa, mocna kontrola i ubijanie. Do teraz byłem przekonany, że ja go ubiłem w parterze, ale moi koordynatorzy uświadomili, że ja go poddałem Amerykanom. Także to jest duże dla mnie zaskoczenie, na przykład to mi umknęło, także tym bardziej jestem szczęśliwy. Czy zgadza się z zawodnikami amerykańskimi, że ta półgarda jest czasem nawet lepszą pozycją niż ta pozycja boczna, pełna, i że ja miałem takie wrażenie przynajmniej, że rzeczywiście dobrze ci się walczyło z takiej pół tej pozycji bocznej. Rozbijałeś, kombinowałeś tam, tak naprawdę robiłeś co chciałeś. Czy to też gdzieś tam są lekcje wyciągnięte z tego wyjazdu ze Stanów? Całkiem możliwe. No zależy też na co się patrzy i zależy jaki kto ma plan. No, jeżeli ktoś dąży na przykład do poddania, do siadu czy na przykład za plecy, no to boczna jest lepsza. Ale jeżeli ktoś dąży do bicia mocnego grandem pandu, to wydaje mi się, że garda czy półgarda jest dużo lepsza. No właśnie, to zależy wszystko kto, jaki ma plan. Ja się czuję dobrze i z bocznej, i z półgardy, i z gardy. Może za mało tych ciosów, bo z góry właśnie może bicia było dużo więcej kontroli, ale też sobie nie chciałem gdzieś może pozwolić na to, żeby mi Szuli gdzieś stał, na przykład uciec z tego parteru, dlatego gdzieś to też stąd tak wynikało. I może trochę za mało łokci, bo w moim odczuciu. No przed tą Amerykaną tych ciosów było całkiem sporo. No właśnie, no widzisz, całkiem inaczej z boku to wyglądało, całkiem inaczej z mojego odczucia, także oglądnę, zweryfikuję, wyciągnę błędy, wnioski. Będę chciał je poprawić na kolejną walkę i zaprezentować je jeszcze lepszą swoją wersję. Ile przerwy teraz? No to wszystko zależy od włodarzy, kiedy będę miał kolejną walkę, no ale podejrzewam pewnie, że po wakacjach mogę walczyć dopiero, także no myślę, że to jest parę miesięcy, z pół roku na pewno będzie przerwy. Ja się z tego cieszę, bo no ostatnie, nie wiem, rok, pół roku były dość intensywne, bo walczyłem w październiku, później do grudnia się pomagałem chłopakom przygotować, później zaraz po grudniu wyleciałem do Stanów na 2 miesiące, także bardzo ciężko cały czas trenowałem, myślę, że należy mi się odpoczynek, ale w dobrym słowa znaczeniu, bo to nie jest odpoczynek, że nic nie będę robił, tylko z tydzień sobie odpocznę, a później już zacznę sobie pobiegać, pójdę sobie na basen, zacznę robić siłę maksymalną, żeby jeszcze iść w górę. To gdzie się dzisiaj bawisz? Nie wiem. Zobaczymy, jaki będzie plan. Jeszcze się gala nie skończyła. Chcę się zobaczyć z moimi blaskimi, którzy przyjechali do mnie na galę mnie wspierać. Pewnie do hotelu. Muszę coś zjeść, jestem głodny. Nigdy po gali nie lubię gdzieś tam jakoś mocno tańczyć, ale jest też taka adrenalina, że nie zasnę pewnie do rana, także coś się wymyśli na pewno. A propos bliskich, widzieliśmy, że uciekłeś z klatki, pobiegłeś tam bodajże do rodziców. Do mojej mamy i do mojego dziadka, no i tam do reszty mojej rodziny, tak, no to jest moje bardzo duże wsparcie. To jest moja jedna z większych motywacji, która mnie motywuje przed walką, są moje, praktycznie na mojej każdej gali. Ja jestem im bardzo za to wdzięczny, dlatego to był mój odruch bezwarunkowy, żeby pobiec do nich, bo im się to należało. Bardzo mama przeżywała, widzieliśmy to zbliżenia, no była z tobą niemalże w środku walki. No moja mama zawsze jest ze mną, wszędzie przy mnie, no nie ma się co dziwić, no mam jedynego, jestem jedynakiem. Jeździ na gale, także no mocno przeżywa, ja się jej wcale nie dziwię. Myślę, że jak moja córka, raczej nie chcę, żeby walczyła, ale jak cokolwiek będzie uprawiała jakiś sport, czy nie wiem, czy będzie śpiewała, to jak będę na widowni, to też będę bardzo przeżywał i nie wiem, czy nie mocniej niż ona, czy nie wbiegnę na scenę. Ciężko jest mi czasem, jak myślę o tym, to mam bardzo duże emocje i ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak to będzie na żywo na przykład. Mówisz, że wszystko zależy od włodarzy KSW, a propos twojego następnego rywala. A ty jakbyś miał sam w tym momencie podjąć decyzję? Masz kogoś takiego, z kim chciałbyś walczyć? Nie mam na razie. Na razie nie mam, ciężko jest mi powiedzieć. Jestem dość w miarę młodym zawodnikiem.
Na papierze mam 14, w moim odczuciu mam 15-0. Nie wiem, może czas na jakiś super fight, może jakiś ciekawy, może coś. No nie wiem, mam bardzo długą karierę jeszcze przed sobą. Także myślę, że bardzo wiele jeszcze pomysłów się trafi. No, włodarze są bardzo kreatywni, że na pewno coś mi wymyślą. Z Parkiem na pewno trolgi nie będzie. No dla mnie jest historia zakończona. No, ja, dla mnie wygrałem dwie walki. No, na papierze wygrałem jedną i jest no contest, no, ale ta druga, jak ktoś zobaczy, no to widać, że bardzo wygrywałem tą walkę. Zabrakło tam dosłownie 20 sekund do trzeciej rundy i wtedy już na pewno byłaby skończona. No nie fart, no, ja jestem zawodnikiem parterowym, całe życie trenowałem zapasy, mam w odruchu wyciąganie ręce do przodu, a nie zaciskanie pięści, także no, było to nieumyślne, no szkoda, że tak się stało, ale ten pociąg już pojechał, jesteśmy już dalej, także ja o tym nie myślę nawet. Czyli nawet porządne, bardzo porządne pieniądze nie zmieniłyby twojego zdania? Bardzo, bardzo, bardzo porządne pieniądze, takie... Takie turbo. Bardzo duże, no myślę, mógłbym się zastanowić, żeby zbić Parka po raz trzeci, no myślę, że to nie byłoby żadnego przeciwwskazań do tego, ale to naprawdę bardzo, bardzo takie dobre pieniążki by musiały być. No jakby nie było, to jest nasza praca, nasz sport zawodowy, no między innymi po to też walczymy, dlatego to by był jeden z mocniejszych czynników, który mógłby mnie skusić do tego. Okej, dziękujemy bardzo. Dzięki, gratulacje. Dziękuję.